Co chce mój ulubiony wnuk? Frytki! Świetnie! Zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babcio, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Teraz powinno mi się udać. Amatorzy! Tak się kroi ziemniaki. Raz, dwa i gotowe. I nikt nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki. I smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie! Co to za frytki bez sosu? Ketchup nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło! Idealne frytki! Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko obierki. Co robić? Wiem! Po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A oto i frytki! Domowe ziemniaczki! Frytki od szefowej kuchni! Wow, ile pyszności! No, oprócz tego! A te frytki wyglądają przepysznie! Spróbuję! Ojej, jakie ostre! Nie chcę ostrego! A co my tu mamy? Pyszne! Podobają mi się te frytki! Hurra, wygrałam! Co teraz gotujemy? Chcę jajka! Łatwizna! Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie! Im wyższa temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum. A teraz jajka. Ojej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią, będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozbijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie, jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite. I ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Ketchup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Chcę to jeść rękami. Pyszne.
A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę. Pizzę? To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa. Albo nie do końca. Fu, dlaczego jest takie lepkie? Mam pomysł. Weź moje ciasto, kochanie. Dziękuję, babciu. Ale co z tobą? Oj, rzeczywiście. Nie szkodzi. Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Wyjdzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw. I trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zagniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać. Właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem, mały kamuflaż nie zaszkodzi. Okej. Trochę keczupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. I nieco spłaszczyć. To okropne. Żałuję, że to widziałam. Nie potrzebujemy warzyw. Pasata pomidorowa, peperoni i ser. Nic więcej. A teraz włożę pizzę do mikrofalówki. Niech się upiecze. To będzie niewiarygodnie pyszne. Mikrofalówka? Nie, toster mi wystarczy. Muszę to tylko do niego wepchać. No nie wyszło tak, jak się spodziewałam. A mnie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A oto moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow, ta pizza jest idealna. I do tego najsmaczniejsza. No kto inny mógł wygrać, jeśli nie ja? Co tym razem? Chcę naleśniki. Jestem mistrzem naleśników. Łatwizna, podkręcę ogień. Świetnie, teraz powoli wyleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem, po co robić mnóstwo małych naleśników? Można zrobić jeden duży. Poza tym, zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami? To będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. Kto by pomyślał? Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem z M&M'sami. I jeszcze jednego. Z kolorową posypką. A ja do naleśników dodam syrop klonowy. Nieźle im idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta Nutellę, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale. Owoców użyję do dekoracji naleśników. A wierzch poleję syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale. Idealnie. Gotowe! Piekłam z miłością. Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają ci się najbardziej. No
No, za chwilę się przekonamy. Fuj, to jest niejadalne. A naleśniki babci? Pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Świetne. No, ale wygrywa babcia. Hurra! Peter, zaczynasz? Dobra. Kurczę, dostałam jedno ziarenko popcornu. To takie smutne. Przestańcie się śmiać. Lepiej sprawdźcie, co wy macie. Ja mam małe wiaderko. Nieźle. Wygląda pysznie. Tylko ty zostałaś, Vivien. Jak dużo popcornu, cała góra. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Przestańcie się na niego gapić. Jedzcie swój. Myślę, że bardzo szybko sobie z tym poradzimy. Mimo wszystko zamierzam cieszyć się tą chwilą. Właśnie tak trzeba żyć. Co robisz, Peter? Pokazuję, na czym polegają dobre maniery. Wiem, że ich nie znacie. Patrzcie i uczcie się. Potrzebny mi będzie nóż i widelec. Wspaniale! Dzięki nim mogę ostrożnie pokroić popcorn na kilka kawałków. Co za wykwintny smak. Po prostu niesamowite. Mógłbyś się troszeczkę pospieszyć? To wszystko, skończyłem. Nie trzeba było mnie tak pospieszać. Ups, przepraszam. To gazy. No i gdzie się podziały twoje dobre maniery? Fu, ja nie potrzebuję żadnych sztućców. Po prostu zjem swój pyszny popcorn. Boże, jest taki chrupiący, taki świeży. Brakuje tylko dobrego filmu. Ojej, czy już wszystko zjadłam? Tak szybko? Nawet nie zauważyłam. Cóż, zostało tylko jedno ziarenko. Czas je dojeść. To jest moja szansa, nie mogę tego przegapić. Co ty zrobiłeś, Peter? To niesprawiedliwe. To mój popcorn. Nie mogłam się powstrzymać, był tak blisko mnie. Vivien, teraz ty. Pyszności, ale mam szczęście. Nie mogłam nawet o tym marzyć. Zabierajcie ręce od mojego popcornu, natychmiast. Ugryzła mnie w palec. To straszne, teraz jest cały czerwony. Myślę, że musimy połączyć siły, bo inaczej nie będzie popcornu. Weźmy odkurzacz i podejdźmy tak blisko, jak to tylko możliwe. Włączaj, Mary, jestem gotowy. Działa, radzimy sobie świetnie. Wkrótce będziemy mieli cały popcorn. Jak mnie się to podoba. Uwielbiam wprowadzać w życie sprytne plany. Nie rozumiem, gdzie jest mój popcorn? Peter, natychmiast wyłączę odkurzacz. To niesprawiedliwe. Ukradliście mi popcorn. Vivien, od twojego krzyku boli mnie już głowa. Zabieraj swój popcorn z powrotem. Świetnie, wyłączyliśmy ją z gry. Teraz nikt nas nie powstrzyma. Musimy szybko spróbować. Ekstra, jest naprawdę dobry. To był świetny plan. Tym razem jestem gotowa sprawdzić talerz jako pierwsza. Wow, paczka gum. Bardzo to lubię. Nie ma co zwlekać. Zjem ją tu i teraz. Kilka gum naraz. Podoba mi się to. Fajnie, masz szczęście. To na pewno. Nie spiesz się, Vivien. Najpierw musimy podnieść klosze. Tego się nie spodziewałam. Jak to dużo gumy. Cała słodka ściana. Musisz się z nimi obchodzić, ale jeszcze za wcześnie, aby je otwierać. Przepraszam, zupełnie zapomniałam, że Peter nie sprawdził swojej porcji. Ale u mnie wszystko super. Teraz zobaczymy, co ja mam. Wow, jak to się wszystko zmieściło pod pokrywką. Nie wiem, to niesamowite. Odebrało mi mowę. Z każdej strony wygląda wspaniale. Muszę jak najszybciej pozbyć się opakowań. Wystarczy je zdmuchnąć. Właśnie tak, to było łatwe. Też chciałam tego spróbować. Ej, zabieraj ręce, nie zamierzam się z nikim dzielić. Chciwus, obraziłam się. Sieci czekaj, aż zjem swoją gumę. Takie to miękkie, super. Nigdzie mi się nie spieszy. Spróbuję zrobić wielkiego balona. Ciekawe, co z tego wyniknie. Jak na razie, słabo ci to wychodzi. Coś jest nie tak z tą gumą. Nie można jej nadmuchać. Ale wiem, co mogę zrobić. Potrzebuję pompki. To działa. Spójrz się na to. To zupełnie inna sprawa. Mój plan działa. Jaki piękny balon. Umieszczę go na patyku i zachowam na pamiątkę.
Wygląda to naprawdę świetnie. Chciałabym dostać balon od Vivien, ale na pewno mi go nie odda, więc będę musiała sama go sobie wziąć. Muszę tylko troszeczkę bardziej się postarać. O nie, co się stało z moim balonem? Dlaczego pękł? Przepraszam, Vivien, chciałam się trochę pobawić. To nie było śmieszne. Lepiej zjedz swoją gumę. Właśnie to zamierzam teraz zrobić. Jest taka dobra, że nie można się oderwać. Teraz moja kolej na nadmuchiwanie balonów. To dopiero początek. Muszę się troszkę rozgrzać. Spójrz na to, Vivien. Jak ona to robi? Teraz ja się pobawię. Mary, ja nie zapomniałam. Oko za oko. Co się stało? Nic nie widzę. Dlaczego moja twarz jest pokryta gumą do rzucia? Myślę, że ten kolor bardzo ci pasuje. Nie, moja guma jest zepsuta, podobnie jak moje brwi. To straszne. Trzeba je natychmiast przykleić z powrotem. To nie wygląda dobrze. Uff, udało mi się. Odzyskałam swoje dawne brwi. Peter, teraz twoja kolej. Czekałam na tę chwilę. Ręce same sięgają po gumę i nie mogę ich powstrzymać. Dlaczego miałbym to robić? W końcu to wszystko jest moje. Jak dużo gumy ledwo mieści się w ustach. Obawiam się, że to może się źle skończyć. Nie martw się, Vivien, wszystko jest pod kontrolą. Patrzcie, jaki balon mi wychodzi. Super! Przestań, Peter. Balon zaraz pęknie. Chowajmy się, Vivien. Miałaś rację, Mary. To była prawdziwa eksplozja. Pomóżcie mi, utknąłem. Wyglądasz jak pająk zaplątany w sieć. Teraz ja będę pierwszy. Wow, ciastka i mleko, ale dlaczego jest ich tak mało? Tylko jedno ciastko, nie podoba mi się to. Vivien, ty otwórz. Ja mam większą porcję. Fajnie, to mnie cieszy. Uwielbiam ciastka z mlekiem. Czy to oznacza, że Mary ma największą porcję? Szybko, podnieś pokrywkę. Jest chyba ze 100 ciastek. I ogromna szklanka mleka. Chciałbym być na twoim miejscu. Ale muszę się zadowolić tym, co mam. Zamierzam wykąpać ciastko w mleku. Myślę, że mi zasmakuje. Wygląda pysznie. O tak, jest super. Nie jestem rozczarowany. Czas na kolejną kąpiel mleczną. O nie, ciastko wpadło mi do mleka. Może uda ci się wyjąć. Obawiam się, że nie dam rady. Czasami jesteś taką niezdarą, Peter. Co zamierzasz zrobić? Wypiję całe mleko, a potem wezmę się za moje ciastka. Masz mleczne wąsy. To takie śmieszne. Są takie dobre, super. Peter, jesteś taki zabawny. Dzięki za komplement, Vivien. Czas, żebyś ty zajęła się swoimi ciastkami. Mój Boże, ale tam jest dużo nadzienia. Rewelacja. A teraz dodam trochę mleka. O nie, ciastka też mi wpadły do szklanki z mlekiem. Kurczę. Może jednak tak będzie lepiej. Zobaczcie, jakie mam teraz mleko. Jak koktajl czekoladowy. Co ty robisz, Vivien? Robię najsmaczniejszy napój na świecie. Mam już wszystkie składniki, a teraz zmieszam je w shakerze. Wow, to świetny pomysł, brawo! Zobaczmy, co udało mi się zrobić. Teraz przeleję koktajl do szklanki. To wystarczy. Wygląda bardzo czekoladowo. Podoba mi się. Dodam słomkę i parasolkę i można spróbować. Jest nawet lepszy, niż się spodziewałam. Niesamowity smak. Nie da się go opisać słowami. Zazdroszczę ci. Te dodatkowe ozdoby są niepotrzebne. Liczy się smak. I chcę się nim w pełni nacieszyć. Teraz ty, Mary. Jestem gotowa, ale nie wiem, od czego zacząć. Jest tak dużo ciastek. Dobra, spróbuję. Jakie dobre. My też możemy spróbować? Nawet o tym nie myślcie. Już zjedliście swoje porcje. O nie, opuściłam ciastka. Dobrze ci tak, to za karę. Chyba wpadły do mleka. A więc jeszcze nie wszystko stracone. Teraz nasza kolej, Vivien. Czas dać Mary nauczkę. Co wy robicie? Przestańcie. Przez was jestem cała mokra. W porządku, dziewczyny, która pierwsza? Samantha? Co my tu mamy? Wow, spójrzcie na tę luksusową pizzę. Ma nawet złote pudełko. Ale Samantha nie jest pod wrażeniem.
Najpierw trzeba spróbować. Ostrożnie, dziewczyny, nadciąga deszcz małż. Parasolki by się przydały. Samanto, spróbuj czegoś w końcu. Lew, fu, to obrzydliwe. Jak można to jeść? A co jeśli wyrzucić te krewetki? No, już bardziej przypomina pizzę. Nie jest zła. Smakuje o wiele lepiej bez tych obrzydliwych robali. Zwinę ją w ten sposób, żeby było łatwiej jeść. Świetnie. Takie jedzenie to ja rozumiem. Zjadłabym jeszcze jedną pizzę. Wygląda na to, że nadeszła kolej Jane. Co dostanie? Wow, jaka apetyczna pizza. Wygląda niesamowicie. A jak smakuje? O tak, ta pizza jest przepyszna. Nie spiesz się tak, Jane. Zdążysz się nią nacieszyć. No cóż, wszyscy robimy się zachłanni, kiedy chodzi o świeżutką pizzę, prawda? Ojej, Emma dostała tanią mrożoną pizzę. Przyzwyczajona do wyszukanego jedzenia, Emma nie jest pod wrażeniem tego posiłku. Przepraszam, Emmo, ale challenge to challenge. Jak dobrze jest mieć przy sobie ludzi, którzy zawsze ci pomogą. Zaraz osobisty szef kuchni Emmy zajmie się tą pizzą. No, szefie, powodzenia w tej trudnej misji. W porządku, nie chcę pobrudzić mojej drogiej sukienki. Gotowe. Widelec i nóż na swoim miejscu. Mogę skosztować mojej pizzy. A, co to za ohydny smak? Obrzydlistwo. Chyba potrzebuję nowego szefa kuchni. Dziewczyny, czas spróbować nowych potraw. Jane nie może się doczekać, żeby zacząć. O, ten makaron nie wygląda zbyt apetycznie. Dobrze, że Jane zawsze ma pod ręką ketchup. O tak, ketchup sprawia, że każde danie smakuje lepiej, prawda? Czas spróbować. Wow, wygląda na to, że makaron Jane jest już o wiele smaczniejszy. W końcu dobry sos może uratować każde danie. Samanto, teraz twoja kolej. Wow, ten makaron jest przepiękny. Ale znowu są w nim owoce morza. Emma nie może się doczekać, żeby zobaczyć swoje danie. No nie tego się spodziewała. Emma chętnie zamieniłaby się z Samantą. Bingo! I czemu nie? Za taką dobrą cenę? Hej, Samanto, zamienimy się? Wchodzisz w to? Dobra, obejdę się bez talerza. Ojej, wygląda na to, że Jane wykorzystała moment. Samanta ma do zjedzenia makaron z zupki chińskiej. Ej, przecież zalewa się go wrzątkiem. No cóż, najważniejsze, że wszyscy są zadowoleni. Co tym razem dostaną nasze bohaterki? Czy to kawa rozpuszczalna? Dla Emmy to chyba pierwszy raz. Tak, na pewno potrzebuję pomocy z tą saszetką. Samanta podzieli się swoim doświadczeniem. Ej, ostrożniej! To całkiem proste. Wsypujesz zawartość torebki do wrzątku, mieszasz i gotowe. Proszę, nic trudnego. Delektuj się swoim napojem, Emmo. Pierwszy łyk. Ups, ta kawa w ogóle nie przypadła jej do gustu. Przykro mi, kochana, będziesz musiała to dopić. Takie są zasady tego challenge'u. Ale zasady są po to, żeby je łamać, prawda? Zobaczmy, co tam jest. Wow, to cappuccino ze Starbucksa. Moje ulubione. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jaki smak. Mogłabym wypić jeszcze 5 takich. O, została jeszcze pianka. Jaka pyszna. Ej, Samanta, twoja kawa na ciebie czeka. Zobaczmy. Co za eleganckie podanie. Wszystko jest takie złote i wykwintne. Samanto, mam nadzieję, że dasz sobie radę. O, rety, gdzie twoje maniery, młoda damo? Okej, spróbujmy cukru. Jaki słodki. A tego nie potrzebuję. Koszmarne, co za obrzydliwość. Samanta nie powinna rzucać swoimi rzeczami. Dobra, co tam jeszcze ciekawego? Na zdrowie! Samanta jeszcze nie próbowała kawy. Pora na degustację. O, dzięki tej złotej kawie będziesz miała złote zęby. No tak, piękno wymaga poświęceń. Piękne życie też. Ale takie życie oczywiście jest nie dla wszystkich. Dziewczyny nie mogą się zdecydować, która zacznie pierwsza. Podnieście pokrywki razem. Jaki apetyczny burger. Ale chyba nie wszyscy mają takie szczęście. A co powiecie na to? Złoty burger. Emma doceni ten luksus. Samanta chyba naprawdę jest głodna. Ale kto by się oparł takiemu smakołykowi? To zrozumiałe, prawda? O, zjadła swojego burgera błyskawicznie. Ups. Teraz twoja kolej, Jane. Co za dziwny burger. Czy to w ogóle można jeść? Dobra, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Zajrzyjmy do środka. Kurczę, mogłam nie zaglądać. Ten burger jest do bani. Ale mam świetny pomysł.
ketchup i majonez na ratunek. Nie będę żałować. Gotowe. Spróbujmy. Wow, bomba! Emmo, teraz ty. Emma jest gotowa, by skosztować swojego złotego burgera. Ale czegoś brakuje. Ach, oczywiście, burger musi być jedzony w rękawiczkach. A złoty burger w złotych rękawiczkach. To ma sens. Teraz można jeść. Jaki wykwintny smak. Tak, ten złoty burger zasługuje na pierwsze miejsce w menu Emmy. A wy zazdroście, dziewczyny. Okej, co my tu mamy? O, pączek z truskawkowym nadzieniem. Samantha nie może się doczekać, żeby otworzyć paczkę. Ej, ej, co to za pośpiech? Jej pączek zniknął w kilka sekund. Tak, wygląda na to, że ktoś ma całkiem niezły apetyt. O matko, co za brak manier. Dobra, a co ja mam? Yummy. No nieźle, ale nie będę tego jeść rękami, prawda? Od czego mam tu sztuczce? Proszę, teraz można jeść. Biorę kawałeczek. Wow, to jest takie pyszne, nie mogę się powstrzymać. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Ojej, widzicie to? Nawet Emma zapomina o manierach, kiedy je takie pyszne jedzenie. A co powiecie na ten przysmak? Złoty pączek. Jane, masz takie szczęście. Spróbujmy najpierw kremu. O rety, jaki pyszny. Ten pączek jest chyba zrobiony z prawdziwego złota. No co za nieziemski smak. Dziewczyny mogą tylko pozazdrościć. Cały pączek tylko dla Jane. I to jest właśnie smak luksusowego życia.